Ja się nazywam Maciej Wojtyszko. Miałem przyjemność opiekować się tym projektem, chociaż wiele opieki on nie potrzebował, dlatego że realizatorzy byli bardzo, bardzo samodzielni, łącznie z tym, że pewne decyzje zostały podjęte, zdradzę Państwu od razu, w porozumieniu, to znaczy pani reżyser porozumiała się z autorem, żeby nastąpiła pewna fundamentalna zmiana w tekście. Gdyby pan zechciał łaskawie powiedzieć. To może pani reżyser powie, co zmieniła. Nie. Zmieniła się oczywiście płeć głównego bohatera, ponieważ on w oryginalnej wersji tekstu mężczyzna zamawia humankę do domu, a tutaj Kasia postanowiła, że dużo ciekawsze będzie, jeżeli to będzie dziewczyna, która sobie zamówi sztucznego mężczyznę. Kasia pewnie powie dlaczego. Myślę, że to jest akurat dosyć oczywiste. Wydaje mi się, że kiedy przeczytałam Humankę Jarka, od razu mi się to wydało właśnie idealnym tekstem na taki projekt jak Teatroteka, czyli godzinny teatr telewizji. Bardzo fajnym, zabawnym, ale też nie pozbawionym refleksji. I jakby czytając tekst, właściwie od razu wymyśliłam sobie, że jak to by było, gdyby główna bohaterka to była kobieta. I okazało się, że tak naprawdę tych zmian wcale nie musiało być dużo, poza tym, że również Mi, który jest asystentem na telewizorze, w oryginalnym tekście jest tylko kobiecym głosem z radia. Poza tym natomiast właściwie myślę, że ta ingerencja w tekst nie była tak znaczna, a dla mnie był to jakiś taki walor spojrzenia na nowe czasy i z mojego punktu widzenia reżyserki było to po prostu też ciekawsze. Ten tekst jakby przede wszystkim jest dla mnie refleksją jednak o dzisiejszych czasach, a nie próbą odgadnięcia, jak będzie wyglądała przyszłość. To może tyle. No właśnie, to ja powiem tak, że różne widzieliśmy teatry telewizji z cyklu Teatroteka. Różne zresztą, ja przynajmniej miewam uczucia do tekstów. Do tego tekstu mam taki i do tej realizacji taki stosunek, że bardzo mnie to ucieszyło, ale jednocześnie otworzyło jakąś przedziwną perspektywę, która wydaje się być wcale nie tak odległa. Bo jeszcze nie tak dawno wydawało się, że to jest science fiction. Pamiętam test pilota Pirksa jako taki pierwszy głos na temat tego, kiedy człowiek jest człowiekiem i co jest człowieczeństwem. Pamiętamy różne spory dotyczące na przykład gry w szachy. To znaczy moment, kiedy maszyna pokonała człowieka w szachy, a zdarzyło się to, jak Państwo wiecie. Zresztą ja nawet, szczerze mówiąc, spróbowałem ten najwyższy poziom i to jest okropne, bo to ten komputer leje człowieka. Zagrałem chyba z 80 partii, wszystkie przegrałem. To straszne jest ten moment, kiedy okazuje się, że ta maszyna jest przygotowana na wszystko i wykonuje wszystkie, że tak powiem, działania lepiej od nas. To jest przerażające. Ale coś jest w tej Humance takiego, co otwiera dla mnie przynajmniej zupełnie nową perspektywę. Mianowicie takie pytanie o granice człowieczeństwa. Bo jak wiadomo, różnica między zachowaniem przewidywalnym a nieprzewidywalnym to trochę mało. To znaczy wyposażeni my, ale i wyposażone maszyny w pewne algorytmy, czyli recepty postępowania, z jednej strony pozwalają
znaczy szansa, że algorytm reaguje właściwie, bo to jest procedura, która jakby nieuchronnie prowadzi do efektu, to jest wspaniałe, ale jednocześnie jakoś przerażające. I dla mnie na przykład największą wartością Humanki to jest to, że ona mnie trochę przeraża. To znaczy, że zadaje takie pytania, na które nie mam sam odpowiedzi i mianowicie jak to będzie dalej, co to się zdarzy. I ponieważ myślę, że w jakiś sposób jesteśmy w tym pytaniu zjednoczeni, to sobie pozwolę zadać to pytanie wszystkim Państwu, czyli i autorowi, i pani reżyser, i Mateuszowi, bo powiedzcie, tak jak robiliście to czy to był tylko no, taki fajny, zabawny test, czy też myśleliście, co to będzie, jeśli? Ja myślę, że starałam się jednak odnosić do takich sytuacji, w których już dzisiaj ludzie się traktują nawzajem w taki, powiedziałabym, dosyć zrobociały sposób. Na przykład ten właśnie super zabawny tekst, kiedy ojciec, ten fragment, próbuje przekonać córkę, żeby oddać Humankę za pół ceny, prawda? Ale to jest coś takiego, co jest, powiedzmy, niedaleką przyszłością, a jednocześnie jakby znamy podobne sytuacje z dzisiaj. One może nie dotyczą ludzi, ale ludzi się dzisiaj też traktuje w taki bardzo uprzedmiotowiony sposób, ponieważ jakby ta sztuka odnosi się też generalnie do takiego systemu trochę, nie wiem, kapitalistycznego, korporacyjnego, nowoczesnego i myślę, że gdzieś jest to sztuka o przyszłości, a jednocześnie o tym, jak dalece odeszliśmy od człowieczeństwa dzisiaj. Dla mnie w tej sztuce nie pada pytanie o to, jak daleko posunie się technologia i jak doskonałe będziemy mieli niedługo komputery, bo jest to jakby dość proste do przewidzenia. Biorąc pod uwagę ten przyrost tej ewolucji, jeżeli chodzi o rozwój komputerów, to wizja jest co najmniej przerażająca tego dążenia do doskonałości sztucznej inteligencji. Ja oglądałem sobie przed oczywiście współpracą naszą, zacząłem sobie szperać w internecie i w momencie, kiedy znalazłem na YouTubie filmik, w którym jeden awatar, który miał być jedynie imitatorem głosu ludzkiego, któremu dołożono odrobinę sztucznej inteligencji i był rzeczywiście tak zaprogramowany, że mógł odpowiadać na pytania człowieka, bo miał pewną bazę danych wgraną do swojego twardego dysku, została temu awatarowi jakby dana twarz. Stworzono takiego mężczyznę, który przypominał człowieka. Humanoidalny kształt temu komputerowi nadano i zadano mu pytanie. On był zmuszony odpowiedzieć na to pytanie, więc wygłosił jakąś tezę i wyobraźcie sobie Państwo, że po drugiej stronie zamiast tego człowieka, który zadawał pytanie, nagle zastąpiono tę drugą stronę taką samą postacią humanoidalną, wytworzoną tylko z kobiecą twarzą. I nagle te dwa komputery zaczęły ze sobą rozmawiać. Rozpoczął to oczywiście człowiek, ale później te komputery zaczęły rozmawiać ze sobą i ta rozmowa się nie kończyła, była absurdalna, a z jednej strony absurdalna, z drugiej fenomenalna. I dla mnie ta opowieść nie jest historią, dzięki której dowiemy się, do jakiego limes dojdą nasze komputery, bo już to wiemy. Dla mnie to jest opowieść o tym, do jakiego poziomu zdegraduje się człowiek. I kiedy przestanie myśleć abstrakcyjnie i zacznie myśleć nie tak jak człowiek, tylko właśnie jak komputer. Ja sobie odkryłem w tym tekście taką moją przerażającą wizję, ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo serdecznie dziękuję za takie doświadczenie, bo jestem odrobinę, wydaje mi się, mądrzejszy po tej produkcji. Wiem, czego się bać.
Odpowiedzią na wszystkie pytania takie egzystencjalne, które można sobie postawić po obejrzeniu tego filmu, jest chyba ten cytat bodajże Maćkowiak tutaj to cytuje. Mamy wgraną całą bazę wszystkich piosenek świata w jednym miejscu, możemy sobie je ściągnąć z YouTube'a, ze Spotify'a, z jakichkolwiek innych źródeł, jakich chcemy, ale mimo wszystko nadal chcemy słuchać radia. I to jest, wydaje mi się, taka najprostsza odpowiedź na wszelkie pytania, jakie niesie ze sobą ta produkcja. Moja Paulina zawsze mówi, że jak słucha płyty kompaktowej, to czuje się jakaś w tym samochodzie zamknięta. Tylko w momencie, kiedy przełączy na radio, mimo że w tym radio leci dokładnie ta sama piosenka, której przed chwilą słuchała, od razu czuje się inaczej. Ja tylko powiem, że temat sztucznej inteligencji interesuje mnie od dawna. To rzeczywiście jest coś, co jeszcze 10 lat temu wydawało się dosyć daleką przyszłością. Bo ja pamiętam już oczywiście komiksy, jako mały chłopiec czytałem różne rzeczy z gatunku science fiction i teraz niesamowite jest obserwować, jak ten świat, który się pamięta właśnie z tych kart komiksów, wkracza w nasze życie. To niedawno były to bardzo proste rozwiązania w postaci chociażby, nie wiem, telefonów komórkowych, które gdzieś tam już też Lem przewidywał, prawda, jakiś rodzaj komunikatorów, internetu, o którym też była mowa już w latach 60. czy nawet wcześniej. Do dzisiaj, parę tygodni temu była taka czołówkowa informacja w Gazecie Wyborczej, że Komisja Europejska bierze się, jakaś podkomisja Komisji Europejskiej bierze się za opracowanie standardów i praw dotyczących istot humanoidalnych. Komisja stwierdziła, że ona po raz pierwszy nie chce być zaskoczona, tak jak zwykle technologia zaskakuje rozwiązania prawne i one nie nadążają za rozwojem technologii, a to po raz pierwszy ustawodawcy chcą wyprzedzić technologię, bo zdają sobie sprawę, że ona po prostu postępuje w postępie geometrycznym. I to, co do niedawna wydawało się rzeczywiście jakąś przyszłością na stulecia, być może zrealizuje się w ciągu najbliższych dekad. Rzeczywiście pojawienie się sztucznej inteligencji otwiera przed ludzkością niebywale ważne, arcyciekawe pytania do tego. Zapewne będzie tak, jak wielu osób jest przerażonych tą rewolucją, która jest przed nami. To między innymi Stephen Hawking bodajże powiedział, że będzie to ostatni etap rewolucji technicznej. To ostatni w tym sensie, że on po prostu doprowadzi do końca ludzkości. Być może nawet nie dlatego, że roboty czy sztuczna inteligencja zniszczy ludzi, co jest oczywiście jakąś możliwością, ale być może dlatego, że my po prostu przestaniemy być potrzebni. Że to trochę tak jak w filmie Her, że te roboty czy też sztuczna inteligencja czy komputery zaczną między sobą jakby rozmawiać, one się zaczną rozwijać już poza nami. My po prostu zostaniemy w tyle i po prostu jakby przestaniemy być jakąś częścią zmieniającego się świata. No to są po prostu bardzo fajne zagadnienia, mnie to jakoś bardzo interesuje. Uważam, że też to są rzeczy, o których powinniśmy mówić też w teatrze, który się wydaje dosyć jakby zwrócone na to, co jest tu i teraz, w Polsce głównie, no rzadziej na tym, co się dzieje na świecie, ale o tym, co się będzie działo w przyszłości, mało mówimy. Mnie się wydaje, że to już jest ten moment, kiedy należy o tym mówić, bo o tym się też mówi właśnie na Zachodzie, że to są rzeczy, które będą za chwilę. No i znając ludzi, raczej nic nas nie powstrzyma przed tym, żeby na przykład takie istoty humanoidalne się pojawiły między nami. Skoro stworzyliśmy bombę atomową, nie baliśmy się tego, jakie są konsekwencje takiego stworzenia, no to myślę, że tym bardziej tutaj raczej nie powstrzymamy się, zwłaszcza, że takie testy istot humanoidalnych już są przeprowadzane, są takie dosyć przerażające filmiki na YouTubie właśnie. Armia amerykańska testuje roboty, które na razie chodzą na czterech nogach, albo właśnie już zaczynają chodzić na dwóch nogach. Oni testują, jak one się mogą poruszać, jak mogą posługiwać się bronią. Znaczy to już się dzieje, że rzeczywiście jak się to przekopie internet, to dużo takich rzeczy widać. Powstają humanoidy o ludzkich twarzach. Jest taki japoński profesor, który robi humanoidy na własne podobieństwo. On to nazwał geminoidami bodajże. Też własną asystentkę odtworzył w postaci cyfrowej. Już za dużo gadam. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, jest rzeczywiście niesamowite zjawisko jedno, nie wiem, czy mówiłem kiedyś, ono się nazywa Dolina Niesamowitości. Był taki japoński inżynier, cały czas żyje, nazywa się Masahiro Mori bodajże. I on już w latach 70. przeprowadził eksperyment, który polega na tym, że pokazywano ludziom roboty w różnych stadiach rozwoju.
Ludzie bardzo, jakby pokazując, że badając jaką, taką reakcję psychologiczną, jak ludzie się stykają z jakimiś tam, sztucznymi tworami. I ta sympatia, badając sympatię ludzi wobec tych istot. I ta sympatia jakby rośnie wraz z tym, jakby wraz z postępem upodabniania się tych robotów do ludzi. Więc im bardziej one są podobne do ludzi, tym ta sympatia rośnie do pewnego momentu. A mianowicie, kiedy one się stają bardzo podobne. Takie, że wręcz nie do odróżnienia, to ta sympatia natychmiast spada i rodzi się przerażenie w ludzkim mózgu. To jest właśnie ta dolina niesamowitości, to jest w ogóle jeszcze termin przedfreudowski z psychologii, ale on tak to nazwał. A mianowicie mózg ludzki wtedy jak odbiera dwa sprzeczne sygnały. Z jednej strony widzi coś, co jest człowiekiem, a z drugiej strony odbiera sygnały, że on się nie porusza jak człowiek, nie mówi jak człowiek. Więc to trochę właśnie tych wszystkich twórców robotyki powstrzymało przed tworzeniem takich doskonałych istot humanoidalnych. Być może właśnie te istoty będą musiały być jakoś wyróżniane, żebyśmy nie czuli się dyskomfortowo w ich obecności. Więc to chciałem powiedzieć, że są, no, bardzo to są ciekawe rzeczy. No. Tam są różne rzeczy. No to jeszcze chwileczkę tylko, bo myślę, że Państwo będą mieli jakieś pytania, ale jeszcze chwileczkę tylko prośba, żeby Pani reżyser powiedziała, w jaki sposób myślałyście Panie, Pani operator, scenografia, jak było myślane, no bo rozumiem, że jesteśmy w roku 2050. 2080 właśnie, więc... Już jest dużo bliżej. No, tak. Tych pieprzyków to jeszcze trochę przez jakiś czas nie zrobią, to znaczy tych detali. No ale zakładamy, że jesteśmy właśnie w roku 2000. Troszeczkę o tym myśleniu, jaka będzie ta rzeczywistość i dlaczego taka. Mnie się ona na przykład bardzo podoba. Wydaje mi się, że to jest możliwe, że ona taka będzie, ale chciałbym posłuchać, jak Pani myślała. Oczywiście wiadomo było od początku, że musimy stworzyć taką rzeczywistość w pewnym sensie umowną, że nie będziemy robić filmu Grawitacja, tylko bardziej Pana Kleksa w kosmosie, ale generalnie to absolutnie nie zlikwidowało właśnie elementarnych pytań, co zrobić, jak to pokazać. I takim moim kluczem było jednak pójście w taką stronę trochę karykaturalnego konsumpcjonizmu, powiedziałabym, bo i zarówno bohaterka ma takie dosyć wyszukane stroje na granicy kiczu i cała jej ta rzeczywistość to było wymyślone jako taka zamknięta kapsuła, z której ona właściwie nie ma potrzeby wychodzić, ponieważ jej wyjście na świat zewnętrzny jest wyjściem wirtualnym poprzez te monitory, tak spotyka się z matką, tak spotyka się z ojcem. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że jakby mimo tych kolorów, mimo tych asystentów komputerowych, prawda, zarówno mi, jak i Shi, nie da się przeoczyć faktu, że bohaterka jest potwornie samotna, to znaczy jest właściwie zamknięta w świecie, który sama wykreowała, łącznie z tym, że sama zaprogramowała te byty, które koło niej są. I to gdzieś mi się też kojarzy z jakimiś takimi japońskimi, powiedziałabym, pewnymi historiami, które zdarza się nam słyszeć o młodych Japończykach, którzy, nie wiem, zamykają się na miesiące w swoich pokojach i siedzą w grach komputerowych, prawda? To gdzieś ten świat, dlatego mówię o tym, że dla mnie to rzeczywiście jest już w jakimś sensie odniesienie do rzeczywistości, a nie próba stworzenia jakiejś takiej, no, wizji przyszłości. Ale no, trzeba też tu zaznaczyć, że właśnie było ważne, żeby ta rzeczywistość była też trochę komediowa, to znaczy nie zupełnie na serio. To właśnie dlatego Karina Kleszczewska, operator, razem z Martą Skajnowską, którym bardzo dziękuję, właśnie stworzyły taką
taką wizję świata konkretnego, małego. Też na przykład te pożywienie, jedzenie, które jest takie syntetyczne, sztuczne, to wszystko starałyśmy się, żeby było spójne. No mniej więcej tak sobie tę odpowiedź wyobrażałem, bo też sobie pomyślałem, że być może jest tak, że historia estetyki ostatnich stuleci jest historią zmierzającą w stronę coraz większego kiczu, a to znaczy jakby takich zestawień bardziej niemożliwych i że to myślenie takie jest. Zanim poproszę Państwa o pytania, powiem jeszcze coś od siebie. Wydaje mi się, że naprawdę, jeśli chodzi o poziom aktorstwa w tej opowieści, to należy bardzo, że tak powiem, podkreślić nie tylko to, że Mateusz, ale i pani główna bohaterka, że tak, ja wiem, Ania Ilczuk, i w ogóle wszyscy, którzy uczestniczą w tej dziwnej przygodzie, bardzo dużo wygrali na tym, że przyjęli takie proste kryterium, że naprawdę, to znaczy, że naprawdę cierpimy, naprawdę kochamy, naprawdę usiłujemy zrozumieć świat wokół i podejrzewam, że nie wiem, to już jest też jeszcze właśnie jedno pytanie do pani, mianowicie, czy dyrektywa była, że gramy Stanisławskim, czy jaka padła, to Mateusz powiedz, jak reżyser prowadził? Nie, super nam się współpracowało i nie było takiej dyrektywy. Pamiętam, że ta postać była jakoś tak mniej skomplikowanie opisana. Ona była chyba jednowymiarowa bardziej. To znaczy nie przebierała się, z tego co pamiętam, w naszym... W tekście? Tak, w tekście. Nie, ona jest tylko głosem. Aha, była głosem. No to jakoś sobie pomyślisz. Pani reżyser powiedziała, co robić. Trzeba grać, że trzeba... Znaczy, staraliśmy się nie oddawać komputerów, bo to chyba nie miałoby najmniejszego sensu. Przecież dążyliśmy do tego, żeby te komputery były jak najbardziej doskonałe. No właśnie. Ja tylko jeszcze dodam do tego, co Jarek powiedział. I w ogóle mówiliśmy o naprawdę i mówiliśmy o dowcipie. Bardzo żałuję do dzisiaj, że nie pojawił się tekst, który musiał ze względów czasowych zostać obcięty. Tylko dlaczego akurat ten, kiedy mężczyzna opowiada o tym, kobieta opowiada o tym, jak poznała swojego humana, o tym pokoju z czerwoną kotarą, że dla kobiety to jest bardzo ważne. I tam była jeszcze dodatkowa informacja, że z kolei mężczyźni w 90% już w samochodzie mieli swój pierwszy seks ze swoimi humankami. Bo przynajmniej kobieta zawoziła tego faceta do domu. I to było bardzo, bardzo ciekawe też jakby postawienie sytuacji, odróżnienia prawdziwych mężczyzn od prawdziwych kobiet, takiego przypomnienia, jak to jest naprawdę. Dlaczego to ten tekst urwa się? Tekst jest dłuższy, a to ze względów produkcyjnych on musiał być skrócony z pana, bo on tak, jest spektakl, który powstał na jego podstawie w Bielsku, ma prawie 2 godziny, na godzinę 40, więc jest dużo różnych jeszcze innych rzeczy. Musiało być ściśnięte, no ale mężczyźnie brakowało. Słucham Państwa, czy macie jakieś pytania podchwytliwe, trudne, skomplikowane? To doskonale. Ja mam trudne pytanie. Tak. Dzięki. I postać graną przez pana Mateusza wydała mi się tak sympatyczna, że włożona w takie ciało tego humanoida byłaby chyba w sumie całkiem fajnym partnerem. Ten drugi był taki trochę jakby głupawy. Dlaczego? To bardzo trudne. Przekażemy Filipowi. Ja odpowiem tylko bardzo dziękuję i bardzo jest mi miło. To nie tylko komplement, tylko takie naprawdę próba zrozumienia, dlaczego ten nowszy model był mniej fajny. Super. Ja może spróbuję powiedzieć w jakiś taki banalny sposób, wchodząc w skórę bohaterki. Myślę, że
miała już dosyć brunetów, chciała po prostu blondyna. I to może w tym świecie byłoby wystarczającą odpowiedzią. Też jest ciekawa taka historia, która, nie wiem, a ona chyba wychodzi, nie wiem czy wychodzi, czy nie. Ja grałem tam dwie postacie, tego Joe, takiego prawdziwego człowieka, w tej zakładającego teoretycznie maskę, ale maskę jako człowiek, czyli on się skrywał za tą taką subkulturą emo, która się nazywa. I to też dla mnie było ciekawe zagadnienie, dlaczego ten bohater Mi przyjął twarz tego prawdziwego faceta, z którym główna bohaterka z jakichś przyczyn być nie mogła. I ustaliliśmy, że tak zrobimy i niech się widz zastanawia, dlaczego tak rzeczywiście było. I proszę bardzo, może się widz zastanawia. Mnie to się wydaje też troszeczkę, że świadomie lub nie, ale że to jest troszkę o tym, że nie wiemy tak naprawdę, o czym marzymy, wiecie. Że to tak jest, że jeśli ktoś ma wypełnić formularz, czego by chciał, jakiego ideału, jakiej kobiety, czy jakiego mężczyzny, to pewnie zakreśli jakieś zupełnie inne kółeczka niż te, które potem okazują się prawdziwe, prawda? Że coś takiego jest, to znaczy ja też nie mam odwagi, żeby stawiać jakiekolwiek hipotezy na temat relacji męsko-damskich. Moja babcia mówiła, co chatka, to zagadka i tego się trzymam. Natomiast no, jest jakaś taka złożona prawda psychologiczna, że jak się przyglądamy na relacje między ludźmi, to wcale to nie jest tak, że ten wymarzony, wydedukowany ideał spełnia te marzenia i właśnie może czasem ten przyjaciel z telewizora jest bliższy niż ta idealna maszynka, która nam się wydawała idealna. No ale to już jest taka, bym powiedział, refleksja gazetowa. Jeszcze coś? No ja bym jeszcze jedno. Czy to nie jest trochę tak, że może dzięki temu, że przyszło mi to do głowy, to czy może ta nasza przyszłość z robotami może jednak nie będzie taka straszna? Może my się tak strasznie tego boimy, a może dlatego, że to jest takie odległe jeszcze, a może właśnie takie super zaprojektowanie spowoduje, że zupełnie nam to wystarczy. Czyli to z dzisiejszej perspektywy uważamy, że nie dotkniemy humanoida, a może to jest taki gdzieś za taki przemycony, taki jednak pozytywny sygnał. Ale ona jednak nie wybrała tego humanoida. Ona jednak podziękowała, a została ze swoim, z którym ma kontakt, ma relację taką, że może z nią rozmawiać, ale jednak nie dotyka go. Czyli zachowuje pewien zdrowy dystans, a człowiek, który wkroczył w jej relacje i to zaczęło jej przeszkadzać, bo w związku z zwyczajem z drugim człowiekiem my sami nawzajem się niczym nie rozwijamy, a tutaj było tak, że on był ustawiony... Ale on nie był tak inteligentny jak mi. No ale bo mi z nią dłużej są jak te dwa nie, on jeszcze, on po prostu miał wgrane tekniki, które po prostu się nie rozwijały, dostał, może być taki, taki i taki i był ograniczony, nie? Siebie, bo zaprogramowany, a my się rozwijamy. Tylko, że on był starszym modelem. No ale już no właśnie, może jest w tym rzecz, że on był mniej doskonały. To jest trochę właśnie ta Uncanny Valley, ta dolina niesamowitości. Że ten genialny model, który został tak wymyślony od A do Z i był taki wspaniały, właśnie był zbyt wspaniały. To jest nie do zniesienia po prostu dla człowieka. No nie można być jakby z ideałem, bo można zwariować. Instynktownie szukamy jednak jakiejś niedoskonałości w każdym z nas, jakby w partnerze, prawda? W ludziach, którzy się nas otaczają. I to jest jakby, no jest w tym jakieś piękno, jakieś człowieczeństwo. Może właśnie ono się w tym kryje, w tej niedoskonałości, której roboty być może nie będą mieć. Na tym polega ten problem. Może ja bardziej też tu wtrącę, że też proszę zauważyć, że bohaterka bardzo chroni swoje granice. Ona się też nie chce rozwijać, idąc na kompromis, na jaki musimy
iść w każdym związku, czy to byłby robot, czy człowiek, to jest właśnie taka bohaterka przyszłości, prawda? I w tym sensie ten film jest bardziej o niej, tak? A nie o przyszłości, czy o tych problemach. Ja jeszcze tylko dodam, że wydaje mi się, że pan zadał pytanie, kryjąc w nim taką tezę pozytywną, że może nie będzie tak źle. Oczywiście, gdyby tylko i wyłącznie od nas to zależało, wydaje mi się, że mogłoby nie być tak źle. Problem z tym humanoidem i w ogóle z tym naszą przyszłością związaną z komputerami, ze sztuczną inteligencją nie polega na tym, że coś pójdzie nie tak, dlatego że fajni ludzie będą chcieli dobrze. Problem polega na tym, że jeżeli mamy 100 fajnych osób i tylko jedną niefajną, to jeżeli do ręki tej niefajnej dostanie się taki humanoid, to może naprawdę być kiepsko. To tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tej bombie atomowej. Bomba atomowa powstała, jeżeli przeczytacie państwo wspomnienia pana Ulama Stanisława, współtwórcy bomby atomowej Polaka, to dowiecie się państwo tam, albo już wiecie, niesamowitych rzeczy, a mianowicie, że bomba atomowa przez ludzi, którzy ją wymyślili, została stworzona, nie mówię o tych, którzy nakazali i dali pieniądze, bo wiadomo po co oni to zrobili, ale ci, którzy ją tworzyli, robili to dla dobra ludzkości. Naprawdę. Ta argumentacja z ust tych naukowców, którzy szczerze i wierzyli w to, że robią to dla dobra ludzkości, jest wręcz przerażająca. Zwłaszcza, że to byli naprawdę mądrzy ludzie i mówili naprawdę to z serca. Teraz problem polega na tym, według mnie, nie jak dobrze ludzie będą wykorzystywali tę sztuczną inteligencję. Gorzej będzie, kiedy ktoś będzie chciał nam zaszkodzić. I tutaj dla mnie ta odpowiedź jest prosta, że nie będzie dobrze, że będzie kiepsko. Bo znajdzie się jeden wariat, który będzie chciał przykrzyć życie innym ludziom. I prędzej czy później do tego dojdzie. Kochanie, obiecuję ci, że będziesz go miała dziś wieczorem. No więc podstawowe zadanie, mianowicie myślenie o tym, jak będzie i myślenie o tym, co byśmy chcieli mieć w domu, zostało spełnione. Myślę, że dziękuję państwu. Chyba, że ktoś chce coś jeszcze dodać. Tak? Do wieczoru. Mi generalnie się bardzo tutaj dla sztuka w ten seans podobały. Natomiast pytania mam dwa. Jedno bardzo krótkie do pana Mateusza, który właśnie tutaj grał jedną z głównych ról. Jak ciężko było, jak trudno było zagrać zazdrość, te sceny właśnie, które były pomiędzy panem, tak, a Filipem, tak, czyli w tym momencie tym nowszym robotem. A pytanie do twórców, czy państwo jako twórcy się zastanawiali, co zostanie w głowach odbiorców w momencie, gdy oni obejrzą w tym momencie sztukę, która jest taką adaptacją tekstu, tak? Ja odpowiem, nie było trudno, ponieważ zagrałem ją, jak zresztą mam nadzieję państwo zauważyli, dość schematycznie tę zazdrość, ponieważ tak ustaliliśmy, że będzie najłatwiej i tam nie było żadnej wyrafinowanej emocji, która miałaby się przełożyć na jakąś wyrafinowaną reakcję. Co? Trudność rzeczywiście była o tyle, że ja miałem dzień zdjęciowy sam. Bez moich kolegów. Filip przyjechał na chwilę i powiedział, że jedną scenę ze mną zagra. Aczkolwiek też okazało się, że technicznie jest to bardzo karkołomne zadanie, żeby to tak zrobić. Patrzeć. Musieliśmy bardzo kombinować, jeżeli chodzi o kierunki, ponieważ te sceny ze mną zostały później dopiero na etapie postprodukcji wkluczowane dopiero do tego ostatecznego obrazu. Dlatego jak się ma dobrego reżysera, to się spełnia jego zalecenia, a później jest to kwestia montażu. A później jest to kwestia odbioru każdego z państwa. Także jeżeli pan jest zadowolony, to okej. Okay.
No tak, ale tu rzeczywiście nie ruszamy tego problemu, bo jest on czysto techniczny, mianowicie te relacje pomiędzy postaciami musiały być częściowo przynajmniej wyreżyserowane osobno, bo no, technologia powymuszała różne rzeczy, ale nie widać tego. A pytanie, jakie były następne? Z czym zostawimy widza? Ja bym chciał, żeby każdy sobie po prostu spróbował odpowiedzieć na pytanie, co czyni z nas ludźmi. No, chciałbym mieć takiego robota, czy nie chciałbym mieć? I czy chciałbym mieć takiego robota, czy nie? No właśnie. Ta koleżanka jest szczęśliwa, no więc być może, czy ja wiem, chcielibyście mieć? No zastanówmy się. No tak, ale na przykład co czyni z nas ludzi, to jedna taka drobna rzecz. Czy właściciel niewolnika, więc nie człowieka w jego rozumieniu, dostrzegał człowieka w drugim? Nie, tak samo można nie dostrzec w robocie, jak nie można nie dostrzec w niewolniku, prawda? Przecież ludzie bardzo z dużą łatwością uprzedmiotawiają także innych ludzi. To raczej ta choroba nam grozi. Ja byłem dzisiaj jednocześnie twórcą i odbiorcą, ponieważ zobaczyłem pierwszy raz dzisiaj ten wynik na ekranie. I mnie też zbombardowały pewne myśli. Przepraszam za przyziemność. Ja się zastanawiałem, jak to z tym seksem w tej relacji. I naprawdę będę musiał się głęboko nad tym zastanowić. Na razie nie mam odpowiedzi. Trzeba to naprawdę przemyśleć. Proszę sobie to wyobrazić. To z tym przesłaniem udajemy się w deszczową Warszawę wiosny 2017. Dziękuję bardzo.